Co roku w ponad 400 miastach w całej Polsce organizowane są orszaki Trzech Króli. Do tegorocznej listy dołączył również Sieradz. Inicjatorem tego wydarzenia był przede wszystkim ksiądz prałat Mirosław Miłek. W organizację i pomoc parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, skąd wyszedł pomysł, włączyły się szkoły podstawowe nr 8, 9 i 10 oraz gimnazjum nr 1. Orszak Trzech Króli ma swoją symbolikę. Pochód, orszak, przejście, to jak szli owi trzej mędrcy, szukali światła, szukali prawdy, szli za gwiazdą i my również, jak owi ci mędrcy, chcemy szukać prawdy, a gdy ją znajdziemy, innym ją przekazać, ją głosić. W orszaku czynny udział wzięło Sieradzkie Bractwo Kurkowe. Bractwo wspiera wszystkie inicjatywy patriotyczne, religijne, kulturalne, w których tylko możemy uczestniczyć, to tam bierzemy udział. Jaka dzisiaj rola Bractwa Kurkowego w tym orszaku? No przede wszystkim mnie przypadła rola herolda, nie Heroda, tylko herolda. Tak, no i będę rozpoczynał cały orszak. Orszak Trzech Króli wyruszył spod Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8, gdzie najpierw herold Cezara Augusta poinformował o spisie ludności. Słuchajcie mnie wszyscy! Chcę przekazać wam wiadomość w sposób uroczysty. Jam jest herold Cezara Augusta. Niech słucha mnie dziś Sieradz i cała zapusta. Słuchajcie zatem, co nam edykt głosi. W kraju ma się odbyć wielki spis ludności. Każdy obywatel państwa wraz z rodziną niech wyrusza w drogę, bo terminy miną. Ma dotrzeć do swego rodzinnego miasta, skąd ród jego ojców i dziadów wyrasta. Tam trzeba się zapisać pod swoim imieniem, zgodnie z odczytanym tu rozporządzeniem. Cezar Oktawian August podpisano. Niech każdy rusza w drogę. Już dziś, rano. Następnie pierwszy król Kacper dosiadł konia i orszak wyruszył w drogę. Rozpoczyna pan orszak. Proszę mi powiedzieć, jak pan w ogóle ocenia ten pomysł stworzenia orszaków w Sieradzu po raz pierwszy? No, pomysł myślę bardzo fajny. Pogoda chyba też w miarę sprzyja, także nie jest źle. Jazda konna powinna się udać. Myślę, że coś nowego dla Sieradzan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jak to się stało, że w ogóle został pan królem? No to tutaj już tak jakby nauczyciele, szkoła po prostu takim własnym wyborem jakby decydowali, kogo by tam chcieli z osób postronnych, rodziców i tak dalej. Zostałem królem Kasprem. Miłosierdziu Boga. Świętajcie Bogu. Jeszcze raz moje maleńkie nóżki, bo król narodził się malutki. Miłosierdziu Boga. Świętajcie Bogu. Marszu do orszaku dołączył Święty Mikołaj i Śnieżynki. Następnie przez ulicę Ludową i Rejmonta orszak dotarł pod Szkołę Podstawową nr 9, gdzie do orszaku dołączył król Melchior.
Następnie na wysokości basenu przy szkole podstawowej nr 10 przyłączył się król Baltazar. Witajże, ja król Baltazar, a wy moi wierni kompani z dalekich krain posłani. Uczeni szkół wielkich szlachetnego Łokietka, niech przywita was ta pieśń z daleka. Niech każdy dziś powie: w okolicy gimnazjum nr 1 Trzej Królowie zostali zaproszeni na dwór Heroda. Pod kościołem Najświętszego Serca Jezusowego czekała na orszak święta rodzina. Pasterze dali im podarunki, a następnie odśpiewali kolędę. Aniołowie drogę nam wskazali, gwiazda świeciła na niebie, abyśmy dzieciątku oddali i złożyli dalej jak trzeba. Ja mam dzieciątku kilka pieluszek. A ja to są łąki, nie mam osełka. Ja mu dam własny barani koruszek. A ja serek i jajka w kopiałku. Wziąłem w domu bochenek chleba. A ja garnek świeżej śmietany. Przynieśliśmy wszystko, co potrzeba. Jest ich nawet i dorosłych mamy. Nic nie warte nasze rewal będą, jeśli mu nie zaśpiewamy kolędy. Przy wierzeń to nie jest pasterze, dając właśnie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a mirrę, kadzidło i złoto u stóp maleńkiego Jezusa złożyli Trzej Królowie. Od dalekich krain wyszli, żeby za gwiazdą wyszli, żeby zobaczyć maleńkiego Jezusa, narodzonego w jednej stajence. Melchior? Dar niesiemy jemu, by mu dać złoto. Mirrę i kadzidło i to złoto, by dziesięcina się cieszyła i nas pobłogosławiła. Tu stające w jednej. Przybyliśmy na ten próg, bo się tutaj narodził Bóg. Przybyliśmy wśród nocy, jak przepowiadali prorocy. Król Złoty, usłysz nasze głosy, miłosierdziu Bogu. Melchior podchodzi. Królu Boski, usłysz głos mój słodki. Tam, gdzie jest Bóg, mieszka miłosierdzie. Królu wszystkich ludzi, usłysz, co wydobywa się z mego serca. Niech każdy dziś powie, zaśpiewajcie nowonarodzonemu.
Orszakowi towarzyszyły tłumy mieszkańców, którym ten pochód bardzo się podobał. Jest to bardzo fajna inicjatywa, ponieważ w innych miastach organizują, czy my mamy być gorsi, prawda? Jest coś innego. Cała społeczność może wyjść, spotkać się. Tym bardziej, że tutaj zaczyna się i obejmuje całe miasto praktycznie. Jest szansa, że to się przyjmie i będzie co roku? Wydaje mi się, że tak. Po twoim stroju widzimy, że wcielasz się w diabła, ale skąd w ogóle ten pomysł, żeby wziąć udział w Orszaku Trzech Króli? No po prostu, to jest takie ciekawe, że pierwszy raz w Sieradzu w ogóle, no to żeby po prostu pierwszy raz wystąpić, by było fajnie. A sam się zgłosiłeś jako chętny uczestnik? Tak, sam się zgłosiłem. Ksiądz po prostu na religii mówił, że można występować, no to się zgłosiłem. I dlaczego akurat diabeł? Najpierw chciałem być śmiercią, ale potem ksiądz powiedział, że to damska taka rola, no to potem w domu, no to następny dzień mieliśmy też religię, no to powiedziałem, żebym chciał być diabłem, a akurat nikt nie chciał być diabłem, no to zostałem. Jakoś nic nie wskazywało na to, że mamy być od początku żołnierzami rzymskimi. Prawdopodobnie tylko to, że jako pierwsi mieliśmy możliwość wyboru, a jakoś ku Rzymianinowi mi bliżej. Myślę, że bardzo dobry pomysł. Jak pani myśli, sprawdzi się to? Myślę, że tak. Nie ma takiej dzisiaj zimowej temperatury, także no myślę, że tak. Ludzie wyjdą od tych komputerów i z tych domów. Myślę, że mam pozytywną nadzieję, że tak. No, myślę, że jak na początek to całkiem nieźle. Myślę, że z roku będzie się rozwijał. Z roku na rok się będzie rozwijał. Po zakończeniu orszaku odbył się konkurs na najpiękniejszy strój króla wśród uczestników. A następnie w kościele można było wysłuchać koncertu kolęd.